Hej, z tej strony witam was z Dantana 97. W moim odcinku z SMBX. W tym odcinku chciałem przejść etap, który stworzył Dudixing, a planszata nazywa się Kupaini Forest. Jest to dość stary poziom, bodajże z 2014 roku, był jeszcze zamieszczony na już nieistniejącym SMW Mod. Z jakiegoś powodu nigdy nie miałem okazji go nagrać, dlatego czemu by teraz nie nadrobić zaległości. Jak widać, mamy dość sporo customowej grafiki. W tle bodajże przegrywa muzyka z Donkey Kong. Poziom wygląda jak na razie spokojnie, ale później będzie niesamowicie trudny. A dlaczego to zobaczymy? Fajne ninji. Super, jak są tak szare, to nie przystosowują się tak do otoczenia, no ale... Jak już takie są, to są. Okej, okay. Podobają mi się te gumby z ogonami. Jest tu coś ukryte? Nie sądzę. Na szczęście możemy wracać do poprzedniej sekcji, to fajnie. Lubię, jak jest coś takiego. Złote kamienie są dobre i pełne nagród, ale czerwone są szkodliwe i stosunek płciowy z nimi może się skończyć źle. Uważaj na swojej drodze. No tak, tak zgaduję, że rzeczywiście może się tak skończyć. O Jezu! Czerwony kamyczek. Musimy uważać. To jest jeden z najgroźniejszych wrogów w historii gier. Te czerwone właśnie kamyczki. Ciężko je zauważyć. No i oczywiście no. Gdy je dotkniemy, to obywamy, bo to podmienione jellyfishe bodajże. O, i tutaj mamy te złote kamyczki. Jest, będę z chęcią dotykał. Co tam, mogę nawet stosunek płciowy mieć z nimi. Fajna pszczoła, szerszej osa. Okej. Okay. Chyba nic więcej w tej sekcji nie ma, to jest dziwna. No parę monetek i tyle. Nawet Yoshikoina nie było. Okej. Okay. Nie wiem, za kogo jest podmieniony ten pan, ale już nie żyje, więc... To kamyczek? Nie, to są grzyby. Tu jest kamyczek. Ach, musimy uważać. No dobrze. Kolejny Yoshikoin. A, one poskakują, co? No dobra. Przepraszam, ale... Nienawidzę tych czerwonych kamyczków. Dobra. Na razie spokój. Oby tak zostało. No, dobrze, odzyskaliśmy formę. No, tutaj jest łana. To ma sens, bo inaczej jakby tutaj nic nie było, to byśmy nie byli w stanie wyjść. Chyba nawet Luigi by nie był w stanie wyskoczyć, ale nie mam pewności. Okej. Okay. Tu jest szary kamyczek. On nic nie umie, jest po prostu szarym kamyczkiem. Aha, dobra. Nie zauważyłem czerwonego kamyczka. Chcesz? Masz. Ten rów jest pełen odbijającego się piasku. Kiedy jesteś na niej, możesz się odbić bardzo wysoko. Czysta frajda. Powiedz. No! No znowu! Nie! Dobra. Dobra, damy radę. Musimy się udać. Czemu? Czemu te kamyczki są takie potężne? Dobra. Nie staniecie mi na drodze. Ukończę ten poziom.
Na szczęście bomba nie wybuchnie nam po prostu, jak ją zabijemy w ten sposób. Okej, dwa kamyczki na raz. Dud wyciągnął. Ciężko artylerię, ale nie poddajemy się. Damy radę. Musimy dać radę. Kurczę. Ostatecznie mogę po prostu tędy wskoczyć. Muszę używać pszczół, ostrz, szerszeń. Okej. Tu uwaga, czerwony kamyczek. Bardzo dobrze przystosował się do otoczenia, ale... Ale nie dam się. To jest po prostu no... Walka na cierpliwość. Musimy to zrobić konsekwentnie i ostrożnie. Okej, one up. To jest grzybek, tak? To jest tylko grzybek. Tak! Przeszedłem Kupaini Forest. Tak. O! No dobra. Udało się. Powiem, że to było jedno z najtrudniejszych doświadczeń w moim życiu. Ale się udało. Będę musiał sobie zmierzyć ciśnienie. To było właśnie Kupaini Forest. Świetna grafika, muzyka. Level design też niczego sobie, ale te czerwone kamyczki. Naprawdę to jest moje nemesis. Ale cieszę się, w końcu się udało. Przeszliśmy Kupaini Forest. No dobrze. To myślę byłoby na tyle w tym odcinku. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojtas, Dom Polat, Dawid Kaca, Usuhoi Yuji, Filip Persson, Victor Play Games, Igmajo The Hedgehog, Pancake LPS, Nesson RX, Filip Szymczak, Bez Nazwy, Żół Błotny, Lil Pomidor, CrossGaming.pl, Piotr Haduch, Super Kot, Michoa, XGamerX, Timok.pl, Kupszyl, Makarierkołka 12, Kowalski 11, Bartek ADM, Xblaki, Butcherfire, PlayYoshi40, Ja26, Przymeczek.pl, Mikołaj Games, Mikołaj Games, Damno, Demus, Mr. Jalapeno, Tomek839, Bandax, Janek06, no i oczywiście muszę pozdrowić Dudu Xinga. Po tylu latach w końcu uporaliśmy się z Kupaini Forest. Dzięki za oglądanie, to byłoby na wszystko. To byłoby na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!